Cześć, tu Magda z Nasze Podróże DPL. Zapraszamy Was na spacer po wyspie Isz. Kontynuujemy naszą wycieczkę. Gorąco polecamy zatrzymać się w Perenie Bar. Jest to miejsce, które właśnie teraz widzicie. To kawiarnia-bar, w którym możecie napić się doskonałej kawy i na przykład gemiszta, kontemplując widoki, jakie macie przed sobą. Czas na dalszy ciąg naszego spaceru w kierunku przystani Promover w miejscowości Wyrszani, tuż za Mali Isz. Warto wiedzieć, że do tego małego portu, który teraz widzicie, dopływa katamaran Olea linii Jadrolinia prosto z Zadaru ze Starówki. We'll be right back.
i dochodzimy do przystani promowej Berszeni, do której dopływa prom samochodowy SIS prosto z zadarte Rzymiące. Po lewej stronie znajduje się kasa jadrolinia, gdzie możecie kupić bilet. Bilety możecie oczywiście kupić także online. Tuż przed kasą jadrolinii znajduje się także przystanek autobusowy, do którego możecie dojechać m.in. z Belgii. No i jeszcze mamy odrobinę czasu, zanim przypłynie prom, dlatego jeszcze idziemy kawałek dalej w kierunku portu w Berszeni. Podsumowując nasze wrażenia po spacerze, po wyspie Isz, od miejscowości Veli Isz przez Knesz i do Mali, przez Mali Isz do Berszeni, gorąco polecamy wyspę, szczególnie na jednodniową wycieczkę z Zadaru. Jest to także doskonałe miejsce na dłuższy pobyt. Jednak wyspę polecamy osobom, które lubią ciszę, spokój, ponieważ nie ma tu gwarnych restauracji, nie ma tutaj wielu kawiarni, nie ma wielu sklepów. Jest to miejsce po prostu na spokojny odpoczynek z dala od tłumu turystów. My planujemy tutaj wrócić, z tym, że planujemy zostać na nieco dłużej. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby.
My appetite, don't eat me.